Teraz pytanie, czy będzie mi potrzebny. No, nie, w sumie nie będzie potrzebny. Nie ma tutaj żadnej dużej skrzynki. Okej. Tu mamy Bihondę, który zmiecie tą dużą skrzynę. Chodź tu, chodź tu. Z brzucha mi pocisnął frajer jeden zasrany. Dobra. Teraz pytanie, czy... Nie, dobra, nic tutaj nie ma. I teraz... Mojosy. I poziom jeszcze trwa w najlepszy, czyli dopiero tutaj będzie exit. Ta, pamiętam ten exit. On będzie tutaj się właśnie kończył tam na samej górze. Bo trzeba będzie teraz za pomocą tych kół zębatych polecieć. Okej. To chyba będziemy mieli 100% już w tym poziomiku, bo nie widzę tutaj czegoś, co mógłbym ominąć. Chyba że w mityczny sposób ominąłem jakąś Tiki Mask. Ja pierdolę. Znowu od zera, no kurde! Co za głupota, ja pierdzielę, no nie. Nie bawię się tak z tą grą. No dobra, no to zobaczymy teraz, jak bouncerem pociśniemy i zniszczymy odpowiednią skrzynkę. Bo to będzie już ostatnia. Dobra, mamy to. Widzicie, a tak to już bym nie miał 100%. W ogóle, może teraz ktoś do mnie powiedzieć, że hej, ale za pomocą Bihondy mógłbyś się tutaj dostać. I powiem wam szczerze, nie dostałbym się, dlatego że Bihonda ma jeden problem. To, że on jest mocnym tytanem, to jest jedno. Ale problem z Bihondą jest taki, że on jest zbyt słaby, jeżeli chodzi o jakikolwiek skok i tak dalej, i tak dalej, tak więc miejcie to też na uwadze. You destroyed all the crates for this level. You reached the Mojo goal for this level. You found all the Tiki masks for this level. No i dobrze, kurde, świetnie, 100% mamy, o to chodziło. O kurde, 2530 mojosów już. Ja pierdzielę, ta morda tajniego, nie? Nie, Koko, weź, ja muszę coś kupić, bo ja nie wytrzymię, patrząc na tego frajera. No. I to by było na tyle. Mamy maksymalny teraz atak oraz prawie maksymalne zdrowie, co świadczy o tym, że Tiny Tiger nie będzie dla nas żadną przeszkodą. A przynajmniej nie powinien być. Ja pierdzielę, co za kastrat z niego. Ale kastrat to jest z niego, ja pierdzielę. On ma jeszcze gorszy głos niż Tiny na PS2. What the fuck?
Pamiętam tutaj, że ten, Pity the Player, jak robił speedrun, to miał problem z tym bossem, nie? Bo zawsze w dół spadał, nie? Kurde, myślałem, że go zrzucę, ale byłoby pięknie, bym miał bossa w parę sekund pokonanego, nie? Ja pierdzielę, no nie. Ale serio? Aktor głosowy Tiny'ego w wersji na DS-u to jest jeszcze większe gówno niż na PS2! Moi drodzy, tego nie można słowami inaczej nazwać. Ja wiem, że to jest hejt, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja wcale nie mam zamiaru się kryć z tym, że to jest jak jakiś, nie wiem, pseudokrytyka czy coś. Bo to nie jest pseudokrytyka. Dobra, pal gumę, kastracie jeden. Jedyne co mogę pochwalić to tutaj oczywiście muzykę i level design, bo nawet jest spoko, ale tak to kurde, co to za... Co to jest? Co to jest? Jak ja bym kurde za kolaka słyszał? Po wycięciu yonder. Co to miało być? Przepraszam bardzo. W ogóle wszystko dobrze ten? Nic nie przesunąłem, bo czasami mam wrażenie, jakbym miał ten. Tutaj zaraz, wiecie, jakbym miał tutaj przypadkowo zamiar rozciągnąć okienko, a tego bym bardzo nie chciał. Wolałbym uniknąć takiego precedensu. Ale to... Ej, dobra, okej, boss nie jest taki łatwy. Zwracam honor. Ciężko jest z tą myszką tutaj tak... Ciężko jest tutaj tą myszką operować. Okej. To było całkiem przypadkowe. No, zrzuciłem typa. Dobra, czas na grinding. Szybko, szybko zbieramy. Szybko, 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 szybko. Szybko. No i cóż, po Tiny'im. Tiny se spadł na dół. Frajer jeden. Tfu na niego. Dobrze tak śmietnikowi i temu kastratowi jednemu. No to cóż. Dwa poziomy mamy zaliczone, plus te challenge poboczne i boss. Więc teraz czas na poziom Niny. Nie wiem czemu mam wrażenie, jakby to była parodia poziomu Shilas Alp ze Spyro Trójki. Tylko że w świecie Crasha. I muzyka kompletnie nie pasuje do otoczenia, nie żebym się czepiał. Dobra, pora se przeładować Gnata. I jedziemy z koksem. Myk, myk. Tym razem poprzeczkę mamy postawioną i 30 zwierzątek musimy zmienić, tak więc... Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Na 30, pamiętajcie, że 10 na 30 na razie mamy. O, i owoc, który nas leczy. Bardzo dobrze. I połowy już zwierzątek. Ej, ale co jak co, mimo że sceneria trochę nie pasuje, to jednak... To jednak mi się podoba level design tego poziomu. Okej, to teraz musimy sobie jeszcze przeładować. I to już będzie chyba nasze ostatnie strzały będą tutaj, tak mi się wydaje. Co tu się stało najlepszego? Dobra, nie wnikam. Elo kaczucha, nara kaczucha. No i sobie ładujemy teraz.
Okej. I mamy wszystkich zamienionych. Oczywiście, że tak. I to było Entrapment Island. Więc teraz możemy sobie narysować drogę do ostatniej wyspy. Skoro jesteśmy tutaj, to warto byłoby może teraz dostać się tędy. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, tutaj byliśmy, to jest Wampa Island. To może teraz polećmy gdzieś, gdzie nas jeszcze nie było. Tutaj chyba nas nie było. Albo to będzie Insanity Island West? Nie, 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 czekajcie. Tutaj nas nie było, w tej części. Dobra, już wiem. Tak, Insanity Island West. Trzeba będzie teraz tutaj popłynąć. Dokładnie tak. Takie kółeczko zrobić, powiedzmy. Chociaż bardziej owal niż kółko. Insanity Island East, czyli nasza ostatnia wyspa. Tutaj będzie wielki finał gierki, który będzie w następnej sesji już. Czyli następna sesja to już będzie koniec Crash'a of the Titans na Nintendo DS. I ogólnie koniec z Crash'em of the Titans na tym kanale. No nie licząc tam wersji w przyszłości na Xboxa 360 i... Koko, zamknij mordę, bo ja tutaj kurde gadam. No dobra, no to co? To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli jesteś nowy, to oczywiście subskrypcja, łapka w górę mile widziana. Oczywiście subskrypcja po więcej, bo może ciebie interesuje jeszcze inny content poza Crashem. Polecam wbić na grupkę na Facebooku, linki pozostawione są w opisie, tak samo jak i na Discorda. No i po raz ostatni, mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Staram się go tak na luzie, z jakąś taką dawką humoru plus z ciekawostkami. Może się udaje, może nie. No i co? Adios muchachos, do następnej sesji, ostatniej.